Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. Ja jestem oczywiście Szczypson, jak widzicie wrócił doktor Szczypson, ponieważ w tym momencie pracujemy nad bardzo groźnym koronawirusem, który zaatakował tutaj Palionowo. Słuchajcie, powstało tutaj coś takiego. W ogóle bardzo wiele tu pozmieniałem, spędziłem troszkę czasu, troszkę pobudowałem. O, siema, świnko, co tam u ciebie? Potrzebuję mięso, bardzo cię przepraszam, ale... Nie, no dobra, mam chleb. Oszczędzę cię kiedy indziej. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę. Załóżmy, no nie wiem, tak może z... No 3000 łapek to wy na ludzie walicie, więc 3000 łapek w górę, na 3000 łapek. Tym razem dam wam 4 sekundy. 4, 3, 2, 1, 0. Napiszcie w komentarzu, komu się udało. Mam nadzieję, że się udało zostawić łapkę w górę. Jak dobijemy te 3000 łapek w górę, no to uda nam się szybciej zwalczyć koronawirusa na Palionowie. Słuchajcie, już wam pokazuję, co zrobiłem. Tam na dole, pod wodą, mamy laboratorium, ale zanim pójdziemy do laboratorium i pokażę wam, jak to działa, na samym początku pokażę wam tutaj to miejsce. Słuchajcie, to jest miejsce na puste butelki po antywirusie, którego tutaj mamy. Mam 3 butelki teraz przy sobie, nie będę go pił, bo nie można go pić, jak nie jest się chorym, w sensie jak nie ma objawów, tylko jak są objawy, to on działa. Więc to jest na puste butelki. Także jak chłopaki tutaj gdzieś będą mieszkać i dostają te butelki ode mnie i wypiją to, bo będą się źle czuć, no to mogą tutaj przyjść, wrzucić to z powrotem, a ja im dam z powrotem jakby buteleczki już napełnione, ponieważ tam na dole mam pracownię, w której pracuję nad tym wszystkim, wiadomo. No i już wam pokażę, jak to działa. Jest to zbudowane z bardzo dużej ilości tych lei i nie mam butelki, żeby puścić, więc może puśćmy tą butelkę. Wrzucam sobie taką buteleczkę i lecimy sobie tam na dół, zobaczyć, jak to tam wygląda. Laboratorium też się mega zmieniło od ostatniego odcinka, ponieważ troszkę przesiedziałem, no jednak musiałem sprawić, żeby były odpowiednie warunki, więc wygląda aktualnie to laboratorium w ten sposób. Ja jestem z niego zadowolony, ponieważ to jest laboratorium, które nam pozwala na no po prostu normalną pracę. Mamy piece, w których możemy przepalać. Niestety nie mam normalnych piecy, będę musiał tutaj też przynieść, ponieważ mamy tylko te takie. I tutaj wędzarki, nie wiem na co są nam wędzarki, szczerze mówiąc, bo tutaj nie będziemy za bardzo jedzenia robić. Aczkolwiek możemy wymyślić, jak zrobić lek na koronawirusa w jedzeniu. I wtedy będzie nam się przydawać do przepalania i w ogóle. No i tu jest skrzyneczka, do której, jak widzicie, tu z tej strony wchodzi lejek. No i tu mamy buteleczkę, którą ja mogę tutaj w tym momencie napełnić wodą z kotłów, do których też musimy wodę przynieść, więc będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku przynosić wodę. Potrzebujemy żelaza. Ej, nie mam żelaza. Ja w ogóle nie mam kilofa. O, ale... To jest problem, czekajcie. Bo akurat kilof to by się przydał, w sensie... No, do różnych wydobywania rzeczy, a ja nie zapomniałem, tylko gdzieś mi się stracił kilof i nie mam go, a teraz do Palionowa za bardzo wracać nie chcę, jak jestem sam na serwerze, bo to jest niebezpieczne tam wracać. Czekajcie, zobaczę, czy tutaj w jakiej skrzynce chłopaki nie mają. O, mamy wiaderka z wodą, to fajnie, bo uzupełnimy kotły. Tak! Przypomniało mi się, w Enderchestie przecież mam mnóstwo takich, jak dobrze ja te do Enderchestu włożyłem. Dobra, zrobimy sobie kill-off na szybko jakiś z... Oj, nawet patyki są jak super, jeszcze crafting tu nie gdzieś będzie. Aj, nie ma, dobra, mamy na dole, to wiem, więc zajdziemy sobie na dół. Na szczęście udaje nam się to przypłynąć na tyle szybko, że się nie topimy. No, a byłoby ciężko, gdybyśmy się topili, to by było niefajnie. Zrobimy sobie kill-off, żebyśmy mogli też wydobyć różne potrzebne nam rzeczy, jak będą takie. Dobra, uzupełnimy sobie najpierw tutaj wiadrami to... te kotły, ponieważ to jest mega potrzebne. Fajne mamy to, że jeżeli braknie nam wody w tym, idziemy sobie tu. No i co? I mamy wodę, nie? To tak. Drugi. Jesteśmy znowu uzupełnieni po brzegi, że tak powiem. I co? I kill-off miałem zrobić. Tu mam craftingi, więc to dlatego tutaj po to przyszedłem. Mamy kill-off. To jest mega ważne. Zanieśmy sobie tą buteleczkę z powrotem i odłożymy też te wiadra tam, komu ukradłem. Na szczęście diamentów nie musiałem nikomu kraść. No i co? I w dzisiejszym odcinku postaramy się zrobić jakiś lek może. Mam nadzieję, że mi się to uda, albo poszukamy jakichś surowców, którymi będziemy mogli to zrobić. Czekajcie, po co ja tu przyszedłem? Aha, oddać wiaderka. Wiaderka były tutaj. Oddajemy te dwa wiaderka. No i wszystko jest superancko. Słuchajcie, ja chciałbym się jeszcze przejść tutaj po Palionowie, zobaczyć, jak się tutaj chłopaki osiedlili. Bo tutaj jest chyba Dave'a, w sensie tu Dave chyba zamieszkał, tak mi się wydaje. Bo on tutaj, jak został wtedy wygrany, to tutaj był. Ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie Neon, więc będziemy szukać domku, w którym cokolwiek jest, żeby wiedzieć, gdzie Neon, bo on gdzieś tutaj powinien być. Tutaj też nie. Tu nie, w ogóle tutaj jakiś creeper wybuchł. O nie, ale nie do... A, jeszcze to buteleczkę mieliśmy odłożyć tutaj, żeby chłopaki wiedzieli, do czego to służy. Tutaj oddajemy.
Ciekawe, Neon zawsze w takich zamkach lubił się osiedlać. Na Starym Palionowie tak było osiedlony, więc zaraz sobie tam pójdziemy zobaczyć. Ja w tej wiosce to szczerze przyznam, że byłem tak mało razy, że... masakra. Tu jest jakaś fajna chata w ogóle, ja też sobie muszę jakąś chatkę zaadoptować, właśnie możemy wybrać w sumie jaką. Ej, fajna jest ta, bardzo fajna. O, tu chyba Neon ma, bo jest to tak rozbudowane dziwnie na bok. Czy tutaj, tak, jest jakieś zielone wyrko. O nie, papierosy Dave'a tu są. Czekajcie, jak tam przejść na górę, tutaj. A i tu, a może to jest Dave'a w sumie? Może Dave sobie to zaadoptował, no bo w sumie ta skrzynka mówi sama za siebie. Wydaje mi się, że to jest Dave. Chyba, że Neon, no w sumie nie wiem, zobaczymy, nie wiem. Ale czekajcie, przejrzę jeszcze inne domki. W sumie fajnie by było wybrać jakiś domek dla mnie. Nie wiem jaki. Ej, w sumie to chyba już wiem. Chyba już wiem, gdzieś tutaj sobie jakiś wybierzemy, tutaj w tym blasku, bo ja lubię... Kto to zrobił? Co to ma być za drzewo? Co to ma być za drzewo? W którym jest ziemia zamiast drzewa. Zakaz wstępu. A, to jest... Już mi się przypomniało, co to jest. To było do produkcji, którą robiliśmy nielegalny biznes z Dave'em. Ej, to w sumie tu są takie domki, które zaadoptowaliśmy. Ej, ale ten jest fajny, jest taki chyba największy. O, chyba wezmę ten, bo jest tak fajnie na uboczu. Wow, nie, proszę, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ja go nie sięgłem? No i właśnie sprawiłeś, że już mi się odechciało mieszkać w tym domku. Nie, jak ja nie lubię creeperów. Kto nie lubi creeperów, zostawia łapkę w górę koniecznie. Przecież to jest największe zło na tym serwerze. No i co ja teraz mam zrobić? Zniszczył mi to tak totalnie. No nie, dobra, już mi się nie chce mieszkać w tym domku. Zabiorę sobie tylko łóżko. I idę i tak do innego. Już mi się nie chce tutaj. To było fajne też. Może w tym, co jest... Albo to jest fajne, to ma taki taras. Tak, ten sobie zaadaptujemy. Weźmiemy sobie tą glinę, rozwalimy. Rozwalmy to, żeby tego nie było. No i kozak, mamy chatę. Słuchajcie, tu damy sobie łóżko. Zaraz zejdziemy po jakieś inne rzeczy, ale wymieniłbym to różowe. Nie podoba mi się to w ogóle. Więc wymienimy sobie to, zaadoptujemy się tutaj na nowo. Mamy nowe laboratorium, to trzeba mieć też nową chatę, nie? Tutaj trzeba teraz jakoś to przeżyć. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle ten koronawirus nie przyjdzie, bo jak tu przyjdzie, to już jest dramat. A on się rozprzestrzenia, więc jak będziemy musieli jeszcze stąd uciekać, to już... To nie wiem, to jesteśmy straceni. Ja nie wiem, gdzie my pójdziemy wtedy. To jest... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Szyby sobie zostawię w tym miejscu, gdzie są. To będziemy mieli już na gotowca, bo szyb nie rozwalę. Bo mi nie wypadną niestety. Robimy coś takiego. I teraz czego zrobić te ścieżki? Jak ten dom teraz... Ej, tu jest jeszcze. Jak ten dom teraz biednie wygląda. Rozwalmy tutaj to, tak o, dobra. Wygląda jakby tutaj coś było, taka na przykład wełna, która uległa roztopieniu. Dobra, lecimy tam może, chociaż nie, tam na dole nic nie mam. Wszystko co mam tak naprawdę jest w Palionowie, ja tam się boję teraz iść sam. Więc może po prostu rozbiorę jakieś jedno drzewo, zamienię je sobie na deski i to sobie, z tego sobie zrobimy tam po prostu ściany. Czy tam jest ta chata, żeby nie rozwalać tak gdzieś przy tym, to pójdę gdzieś tutaj dalej. Rozwalmy może to ciemne drewno jest fajne, mi się podoba. Potrzebować tego, ile tego tam będziemy potrzebować? 44, 46, tak na dobrą sprawę. Więc jak to zamienimy, ej, no to raz, dwa, to mamy. To tak naprawdę już w tym momencie jesteśmy gotowi. Szybko poszło tak naprawdę. Będziemy mieli nową chatę. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś lek na tego koronawirusa, bo szczerze przyznam, że nie mamy pojęcia, przynajmniej, no ja nie mam pojęcia, jestem lekarzem, więc, znaczy lekarzem, doktorkiem tutaj takim szalonym, no i powinienem jakieś rozwiązanie mieć, nie będę ukrywał, że na dany moment nie mam, ale szukam rozwiązania, mam nadzieję, że za niedługo jakieś znajdę. Możecie pisać w ogóle w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł na jakieś rozwiązanie, to piszcie koniecznie, bo może macie rację. O, a dobra, już myślałem, że mi brakło. Dobra, robimy tak. O nie, źle postawiłem. Tutaj, dobra. Nie wiem, tak teraz trochę taki ciemny jest strasznie ten domek. No ale, no najwyżej to jeszcze się pozmienia. Najwyżej się to jeszcze pozmienia. Dobra, ale mamy, o nawet nam zostało idealnie, żeby zrobić sobie crafting. O nie. Daj. Tutaj. I zrobimy sobie skrzynkę na jakieś itemy, żebyśmy mogli sobie to tutaj odkładać. Żeby po prostu mieć miejsce takie. Dobra, odłożę na razie wszystko, co tutaj mam. Do tej skrzynki, ale zrobię jeszcze jedną skrzynkę, a nawet dwie. I te skrzynki ulokuję w tym miejscu. Może być chyba, nie zajmuje to jakoś miejsca dużo.
No i w tych skrzynkach odłożę takie śmieci właśnie, aczkolwiek fajerwerki by się przydały, to wywalę. Okej, tutaj to. I potrzebowalibyśmy jeszcze... Dobra, zabiorę sobie... itemy tylko. No i wezmę antywirusa też na wszelki wypadek, żeby mieć, być przygotowanym. Robimy tak, tak, tak. Wirusa dajemy tu, żeby było pod ręką. Okej. O nie, jest noc chyba. Jest noc, to możemy się przespać już od razu w tym łóżku tutaj. Żeby już móc wypocząć i nie łazić nocą. O nie, wstałem. Nie łazić nocą. No bo byłoby smutno, gdyby nas coś zabiło. Dobra, znajdziemy jeszcze... Co ja chciałem znaleźć? A, chciałem pójść uzbierać kobla trochę, żeby mieć na piecyki, żebyśmy mogli piecyki zrobić. Tylko skąd tutaj kobla najszybciej znajdę? Chyba tutaj. Ała! Piasek zabójczy. Dobra. O nie! Ała! Wow! Wszystko się tu zawaliło! Mi na łeb. To jest niebezpiecznie. Mało mamy, potrzebujemy więcej tego. Czy tu gdzieś znajdę? O, jest! Dobra, super. Dobra, mamy tu. Trzeba wykopać tak, żeby ta woda znikła. Wtedy będziemy szybciej kopać. O nie! Powietrze mi się kończy! Dobra. Odzyskaliśmy tlen. To dobrze, bardzo dobrze. Dobra, cofnijmy się, już mamy wystarczająco. Zrobimy z tego kilka piecyków. No i tych będziemy mogli sobie tam... No, tak naprawdę już jesteśmy gotowi do tego, żeby tu przeżyć, moim zdaniem. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Naprawię tutaj to. Będę musiał tutaj w ogóle zadbać o tą wioskę, bo to źle wygląda. Trzeba tutaj zrobić to bardzo ładnie, żeby wszystko było na wymiar, ładnie tutaj. O, i zarośnięta, strasznie zarośnięta wioska jest. Tutaj w ten sposób. O. Tak, o, tak, tutaj. Raz, dwa, trzy. O nie, rozwaliłem to. Niedobrze. Tak. Tu. No i super. No i mamy wszystko, czego nam trzeba tak naprawdę. Lecę jeszcze te piecyki postawić. No i będziemy mieli tak naprawdę chatę gotową do tego, żeby tutaj żyć. Więc myślę, że bardzo fajnie. Ile z tego zrobimy piecyków? 2 niestety. No dobra, ale zawsze coś. Ja myślałem nad tymi piecykami, szczerze mówiąc, żeby je zrobić gdzieś nad głową. Te pochodnie zabiorę. I może zróbmy... Tak sobie myślę, gdzie te piecyki? No dobra, na razie dajmy je w taki... Nie podoba mi się to, w ogóle nie podoba mi się to. Całkowicie źle. Albo możemy zrobić tak, designowo, żeby było tu i tu się jeszcze zrobi. Oj, to będą... Ej, fajne będą takie piecyki, mi się podobają. Fajne, możecie napisać, co o nich sądzicie w komentarzu. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku będziemy pracować nad koronawirusem, nad tym, żeby go zwalczyć. No i tyle, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa.